Karty widzenia. Robert Felczak, witam Państwa. 4300 zł, czy może 4650 zł? O ile powinna wzrosnąć płaca minimalna od przyszłego roku, przedsiębiorcy, związkowcy i rząd mają rozbieżne stanowiska w tej sprawie, co oczywiście nie zaskakuje, ale jest to na pewno powód do dyskusji. A w tej dyskusji wezmą udział w punktach widzenia Marek Grzywna, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dzień dobry. Rząd powinien zachować rozwagę przy podnoszeniu płacy minimalnej, aby zbytnio nie odciążać przedsiębiorców. Tak uważa prezes Instytutu Finansów Publicznych, dr Sławomir Dudek. Ekspert przypomniał, że nawet związki zawodowe apelują o rozsądne podnoszenie płacy minimalnej. Sławomir Dudek podkreśla, że często płace i ich pochodne są głównym kosztem pracodawców, a wzrost płacy minimalnej może się negatywnie odbić na gospodarce. Trzeba zachować rozwagę przy wyznaczaniu płacy minimalnej. Z jednej strony zapewnić pewien poziom życia dla pracowników, ale z drugiej strony mieć na uwadze też to, że płaca minimalna jest kosztem, a jak przesadzimy, no to firma może tego nie wytrzymać, to albo firma będzie musiała kogoś zwolnić, albo zredukować czas pracy, albo podnieść ceny, albo przerzucić do szarej strefy. I ostatecznie może się okazać, że chcąc chronić pracownika, na końcu jest efekt taki, że mniej ludzi ma pracę, jest duża szara strefa i kraj się gorzej rozwija. Centrale związkowe w sprawie wynagrodzeń w 2025 roku mają odmienne stanowisko. Związkowcy chcą, aby płaca minimalna wzrosła o 350 zł. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Solidarność przedłożyły rządowi wspólną propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku, powiedział Eugeniusz Muszyc, przewodniczący Forum Związków Zawodowych w Podlaskiem. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 9,4%. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik towarów i usług zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024. Związkowcy postulują, aby płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 4650 zł, mówi Eugeniusz Muszyc. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14%. Mniej więcej wyjdzie 350 zł. Związki tak ustaliły, co bardzo cieszy. Martwi natomiast pracodawcy kwestionują, jeżeli rząd chce rządzić, to powinien stanąć po stronie właściwej, czyli pracowników. Pracownicy mają swoje zdanie, na pewno na ten temat, ale to najważniejsze zdanie należało będzie do rządu. Czy, a jeśli tak, to o ile powinna wzrosnąć płaca minimalna od przyszłego roku? 41 200 2020. Dyskutujemy na ten temat dzisiaj w punktach widzenia. Zacznijmy od pracodawców. Marek Grzywna, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Podnieść pensję minimalną, zamrozić na tym etapie? Podzielam to zdanie, że podnoszenie powinno być ostrożne. Związkowcy działają w swoim interesie, ale powiem szczerze, że dla przedsiębiorców i pracodawców to jest właśnie pensje, są głównym kosztem i tak jak było to tutaj powiedziane, przedsiębiorcy mogą tego nie udźwignąć. Nawet sobie tutaj wydrukowałem jeden z artykułów, że w pierwszym kwartale tego roku ponad 56 tysięcy firm w Polsce się zamknęło, z czego 91 tysięcy zawiesiło działalność. Sporo jest tutaj firm jednoosobowych działalności, czyli ludzi, którzy po prostu byli zatrudnieni na umowę o pracę, a zmuszeni zostali do założenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Czym to jest związane? Ten trend jest związany właśnie z tym, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają, ja również jestem przedsiębiorcą, który zatrudnia, nie byli w stanie udźwignąć tego ciężaru, czyli tych obostrzeń związanych właśnie z kosztami ZUS-u, z kosztami płacy minimalnej, w związku z czym dali pracownikom, przypuszczam, do wyboru. Albo przechodzą na jednoosobowe zatrudnienie, albo zostają zwolnieni, czyli jest redukcja etatu, albo firma zostaje zlikwidowana, albo zawieszona. To jest jedna sprawa. Ja jeszcze patrzę na to przez pryzmat sektora MŚP.
I nie wiem, jak to, czy możemy tutaj postawić tak znak równości pomiędzy pracownikami i tą pensją minimalną w sektorze MŚP, czy tam w sektorze właśnie budżetowym. Przedsiębiorca, jeśli nie znajdzie pieniędzy, jest zmuszony do likwidacji działalności lub do zwolnienia pracowników. Troszeczkę inaczej się to ma w sektorze, tym, w tej ogólnie powiedzianej tej budżetówce, tak? Powinniśmy wszyscy zarabiać więcej, ale to powinno iść w parze ze wszystkimi innymi po prostu rzeczami, czyli przedsiębiorcy, czyli sektor MŚP też powinien mieć ulgi. Nawiązuję tutaj do tego, co obecnie rządzący obiecali, że miał być powrót do składki zdrowotnej, na przykład ryczałtowej i innych rzeczy. No, tego się nie da, że tak powiem, przedyskutować w 5 minut, tak? Jest wiele rzeczy, które się nawarstwiają, dlatego takie jednostronne mówienie tylko i wyłącznie o tak jakby płacy minimalnej, nie poruszając tych dookólnych kwestii, nie rozwiąże nam problemu. Aczkolwiek na pewno mówimy o ekonomii, tak, o gospodarce, o biznesie, który musi się jakoś bilansować, bez wątpienia. Ale jednak skoncentrujemy się na tym wzroście, propozycjach dotyczących wzrostu płacy minimalnej. Zenon Chaba, przewodniczący Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego Razem, jest gościem naszym telefonicznym. Witamy serdecznie, panie Zenonie. Słyszymy się? Państwu, tak, słyszymy się. Pytanie więc, to było stanowisko pracodawców. Pytanie, jak wygląda sytuacja po stronie związkowców? O ile powinna wzrosnąć płaca minimalna od przyszłego roku, czy w ogóle powinna wzrosnąć, czy tak jak chcą przedsiębiorcy, pracodawcy, trzeba ją zamrozić na tym poziomie, który będzie od lipca, który jest teraz? Trudno jest w tej chwili stwierdzić, jakie będą koszty utrzymania rodzin. Czy my nie możemy w jakiś sposób odrywać pensji tej najniższej płacy krajowej od rzeczywistości, bo to, że władze czy poprzedniego rozdania czy obecne będą, tak jak poprzednie, będą waloryzowały te płace na poziomie najniższym, ja uważam, że powinno być to dalej robione, bo pozwoliło to tym najuboższym, bo co tu dużo mówić, bardzo dużo ludzi pracowało na tych najniższych pensjach. Pracodawca nie jest skłonny do tego, że jeżeli nie musi, to nie da pracownikowi większej pensji. Jeżeli nie wymusi tego rynek, nie wymusi tego głód pracownika, jeżeli nie wymusi tego, tak jak tutaj zarządzenie, że ta płaca wzrasta, to ludzie nie dostaną pieniędzy, a do sklepu trzeba iść, trzeba kupić wszystkie artykuły, trzeba wyżywić rodzinę i na jakim takim poziomie egzystować. Dlatego mnie nie chodzi o procenty, ja się tam nie będę wypowiadał na temat, o ile powinno wzrastać. Powinna być płaca godziwa, zapewniająca naszym rodakom życie na jakimś poziomie. Powinna być gradacja, też powinno być to zachowane, bo w pewnym momencie żeśmy uciekli jakby od tego, że osoba, która kończy studia i ma odpowiednie wykształcenie, wiedzę, doświadczenie, w obecnych realiach nie jest doceniana. Czyli nie mówimy tylko o samych tych ludziach, którzy, prawda, nie ubliżając nikomu, zamiatają czy sprzątają, ale musimy mówić o wszystkich po kolei szczeblach, bo to jakby uciekło z tych wszystkich naszych, tak jak tu w państwie jest powiedziane, z tych naszych zadań, które były, uciekły nam poszczególne grupy zawodowe. Najniższe krajowe wzrasta i w tej chwili proszę sobie wyobrazić, że osoby, które są na średnich i powiedzmy nie najwyższych, ale wyższych stanowiskach, mają pensje prawie że równe najniższej krajowej. To jak w tym wszystkim się w tej chwili odnaleźć?
41 200 20 20. Dyskutujemy na temat tego, czy płaca minimalna od nowego roku powinna wzrosnąć, a jeśli tak, to o ile powinna wzrosnąć. Zbigniew Brzeziński, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ekspert rynku pracy, a zarazem osoba, która dzisiaj uczestniczyła w targach pracy, które w Kielcach się odbywają. Duże jest rozwarstwienie pomiędzy tą pensją, którą oferują pracodawcy, a tą, którą oczekują pracownicy, właśnie w kontekście wynagrodzeń. Bardzo dobre pytanie. To z perspektywy może najpierw pracodawców różnie wygląda, bo często oferty mówią o wynagrodzeniu minimalnym, co pracodawcy uzasadniają tym, że nie wiedzą, kto przyjdzie. Czyli nie wiedzą ludzie, o jakich kompetencjach przyjdą, o jakim potencjale, o jakich dodatkowych walorach. Na przykład potrafiący zrobić coś więcej niż wymagane jest od nich na stanowisku. I wówczas to jest znakomite pole do negocjacji takich wynagrodzeń. Więc to warto na to zwracać uwagę i nawet tam, gdzie mamy na wejściu podaną informację o płacy minimalnej, jakichś enigmatycznych bonusach, warto porozmawiać, czyli opowiedzieć też o sobie. Czyli przychodzę z tym, tym i owym, co państwo na to, czyli jak wówczas wygląda ta oferta, nie ogólna, ale dla mnie. Więc takie rozbieżności są, tych ofert dotyczących pracy, płacy minimalnej jest dużo, bo ona, no, mamy ostatni rok takiego wysokiego wzrostu. Drugi raz, w ogóle może warto o tym powiedzieć, płaca minimalna rośnie o 20%. Pierwszy raz to się zdarzyło z 2007 na 2008 rok, więc to jest drugi taki wypadek. I w przyszłym roku go już, na to wszystko wskazuje, nie będzie. Nie będzie takiego wypadku, tym bardziej, że jeżeli sięgniecie państwo do ustawy o płacy minimalnej, to jest dokument z 2002 roku, krótki, całkiem przyjemnie napisany, jest jeden taki enigmatyczny może wskaźnik, który mówi o takim, no, w dużym uproszczeniu, koszyku zakupów. I jeżeli ten wskaźnik przekracza 105, to wówczas mamy dwie regulacje minimalnego wynagrodzenia, jak w tym roku. Wiemy już, że na przyszły rok ten wskaźnik 105 nie przekracza, więc będzie tylko jedna regulacja. Na pewno będzie niższa, natomiast z mocy tej samej ustawy ja nie widzę możliwości, żeby zamrozić na poziomie 4300. No bo to jest dokument, który jednak mówi o waloryzacjach. Więc ten postulat pracodawców raczej się nie spełni. Posłuchajmy pierwszego z telefonów 41 200 2020. Witamy na antenie Radia Kielce. Halo, słyszymy się. Halo. Dzień dobry, witamy pana na antenie Radia Kielce. Jednak mamy jakiś problem z połączeniem. Ostatnia szansa. Halo. Uda nam się? Słyszy nas pan? Halo. Prosimy spróbować raz jeszcze. 41 200 20 20. Marek Grzywna, 4300. To jest faktycznie takie minimum, które pracownik powinien otrzymywać? I to jest tak, że pracodawcy tyle chcą zapłacić? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja uważam, że wszyscy powinniśmy godziwie zarabiać. I tutaj związki zawodowe tak samo domagają się jak najwyższej. Może i ta pensja powinna być wyższa, minimalna, ale to powinno iść w parze z innymi rzeczami. Pracodawca, który, czyli ten sektor MŚP, który ja reprezentuję, pracodawca, który nie jest w stanie, że tak powiem, znieść tych kosztów, jakie będzie stosował zabiegi? Przede wszystkim będzie obniżał etat. Jeśli obniżenie etatu nie satysfakcjonuje pracownika lub też pracownik się na to nie zgodzi, no to wówczas na przykład przedsiębiorca, pracodawca będzie na przykład proponował właśnie przejście na jednoosobową działalność gospodarczą, tak? Jeśli to znowu nie pomoże, no to wiąże się to z tym, że właśnie firmy się zamykają i upadają, tak? Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło ponad 8 tysięcy, prawie 8300. To wzrost rok do roku o 11%. A jeśli skorygujemy to inflację, to mamy niespełna wzrost, czy też prawie wzrost o 9%. Jeśli chodzi o te regulacje, trzeba faktycznie je odnosić do inflacji, do potrzeby rynku pracy, czy po prostu pracodawcy powinni kształtować kwestie wynagrodzeń?
wynagrodzeń w swoich firmach i to oni powinni regulować wynagrodzenia. Jakby to miało wyglądać? Te regulacje są i będą, tylko one w różnych państwach wyglądają inaczej. No w Polsce jest to akurat z mocy ustawy. Gdzie indziej, tam gdzie mamy silne z jednej strony i bardzo reprezentatywne struktury, które przedstawiają punkt widzenia przedsiębiorców z różnych sektorów i równie silne związki zawodowe, to są kwestie porozumień między nimi, które regulują te poziomy minimalne. Zmieni to i to bardzo szybko, bo już od jesieni tego roku dyrektywa unijna o płacy minimalnej, zresztą nie bardzo konkretnie napisany dokument, za to na poziomie takiej dość sympatycznej, ale symbolicznej jednocześnie ogólności. Więc musimy regulować płacę minimalną. Widać też, na ile reguluje to rynek, czyli ta różnica między 4242 płacy minimalnej obecnie i ponad 8000 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. No to jest to różnica, która jest znaczna i ten wzrost płac i to, jak to biznes określa, presję płacową ze strony pracowników widać. I zapewne to nadal będzie trwało, bo specjaliści przy strefie EURES mają wybór taki, że albo zostają w Polsce i zarabiają tutaj pieniądze takie, jakie są dla nich satysfakcjonujące, albo równie dobrze mogą pracować w dowolnie wybranym kraju wspólnoty, w takim, w którym te wynagrodzenia są dużo, dużo wyższe. Więc my nie konkurujemy tutaj na polskim rynku, tylko konkurujemy na rynku europejskim u pracowników i warto mieć tego świadomość. Jeśli chodzi o rząd, to pytanie, czy podnosząc płacę minimalną za bardzo obciąża przedsiębiorców? Z tym pytaniem za momencik zwrócę się do Zenona Chaby, a wcześniej posłuchajmy opinii słuchacza. Dzień dobry, witamy. Halo. Halo, dzień dobry, witamy. No, dzień dobry, witam państwa. Proszę pana, bo tutaj się pewien pan wypowiedział o sprzątaczkach i innych takich sprawach, tych na najniższym szczeblu, jak to się mówią, no nie? Ja byłem w latach 90. W Nowym Jorku na Queensie mieszkałem i proszę pana, został zorganizowany strajk śmieciarzy. Przez 3 tygodnie nie sprzątali nic. Wie pan, ile szczurów, ile wszystkiego dziadostwa było po ulicach? Normalnie szczury po ulicach latały. Proszę pana, oni wszyscy mówią, że ale ten najniższy, ta sprzątaczka, ta, która sprząta w Puku Kieleckim czy gdzie indziej, co zbierają śmieci i tak dalej, to są ważniejsi jak ci dyrektorzy na stanowisko. Owszem, oni muszą dobrze zarabiać i niech zarabiają, ja tego nie mówię, ale tym ludziom też się należy szacunek, bo oni po prostu... Nikt nikogo na pewno nie obraził, to był po prostu przykład. Czekamy na kolejne opinie. 41 200 20 20. Zenon Chaba. Rząd podnosi płacę minimalną i w ten sposób za bardzo obciąża przedsiębiorców, a związki zawodowe właśnie dążą do tego, żeby te pensje rosły co roku i to znacznie więcej niż chcą pracodawcy. Negocjacje na tym polegają, że związki sobie wysnuwają roszczenia, bo każdy by chciał więcej zarabiać. Reprezentujemy wszystkich, to tutaj adwokat tego, co ten pan przed chwilą mówił. Wszystkie panie i panowie sprzątający są jak najbardziej potrzebni, to są, szacunek się należy. Mój przykład był tylko po to, żeby pokazać, że te szczeble zostały naruszone. Czy rząd obciąża? No wiadoma sprawa, że jak zmusza pracodawców do zwiększenia pensji, to wiadomo, że i obciąża ich finanse. Ale tu chciałem się też odnieść do słowa, które mój przedmówca wcześniejszy powiedział odnośnie tych właśnie obcinania etatów. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie naszego województwa samorządowcy wpadali na takie pomysły, że każąc pracować, znaczy płacąc za 3/4 etatu, czy tam 7/8, różnie to było robione, no musieli ludzie wykonywać, czyli dostawali pieniądze pomniejszone, żeby nie było tego wypłacone najniższe krajowe płaca, a musieli wykonać tą samą pracę jakby w skróconym czasie. Ja się pytam, no kombinacje zawsze były jakby taką domeną Polaków, tak?
zawsze Polak potrafił się w jakiś sposób tam znaleźć. Ale chyba to nie w tą stronę powinno iść. Obciążenie jak najbardziej, rozłożenie kosztów powinno być równomierne, a też i powinno być w jakiś sposób uprzemysłowienie. Bardziej może, no wracając do tych sprzątaczek. Jeżeli sprzątaczka do swojej pracy ma tylko szczotkę i szmatę, to nie można od niej wymagać, żeby ona robiła to samo, co sprzątaczka, która sobie jeździ na jakimś sprzęcie. Jakiś mały kombajn, którym sprząta, jak to widzimy w różnych, prawda, sklepach czy w innych instytucjach. Bo ja akurat mogę powiedzieć to, co się dzieje w instytucjach użyteczności publicznej, gdzie te sprzęty są rzadkością. A gdyby to było wprowadzone, no wtedy można obniżyć troszeczkę koszty pracy, bo będzie można więcej sprzątać, mniej ludzi zatrudnionych. Ale to jest kwestia organizacji i no myślę, że wielowiekowego zapóźnienia, bo u nas to wszystko było na tej zasadzie, masz wykonać pracę i co mnie to obchodzi, jak ty to zrobisz. 41-200-2020, kolejny telefon. Witamy na antenie Radia Kielce. Dzień dobry. No to ja powiem tak, bo pan tu mówił, że wszyscy powinniśmy więcej zarabiać. No to teraz pan powie, ile zarabia europoseł. Czy to poseł niemiecki, czy polski? Czy zarabiają inaczej, czy tak samo zarabiają? No i teraz postaw się pan na miejscu niemieckiego europosła, wydaje w Niemczech, a postaw się pan na miejscu polskiego europosła. Czy jest różnica, czy nie ma? No i teraz powiem tak. Dlaczego podnoszą płace, bo te minimalną? Czy dbają o tych ludzi, co najmniej zarabiają, czy chcą pieniędzy pozyskać więcej do budżetu, żeby tym decydować? To trzeba podkreślić, bo jeśli naprawdę prywacja chce podnieść komuś, to on podniesie i tu mu nikt nie nakaże. To nie oszukujmy się. A naprawdę w tym kraju tak, albo w jedną stronę jest przegięte, albo w drugą stronę. Nie każdy powinien zarabiać więcej, bo są ludzie, którzy naprawdę nie powinni zarabiać więcej, a wręcz zarabiają za dużo i nie powinni zarabiać takich pieniędzy, bo się wali zakład, a on jest dyrektor i on se musi zarobić, a reszta tego nie interesuje. Tak to właśnie wygląda. I jeszcze powiem państwu taką rzecz, że jeśli chodzi o te studia. Studia to jest obciążenie państwa, bo ludzie chodzą na studia, taka moda była. I teraz trzeba powiedzieć, jaki procent jest ludzi po wyższym wykształceniu i co z tego my jako Polska mamy. I tak to wygląda. I jeszcze się domagają, żeby im studia do emerytury policzyć, żeby poszli po 40 latach pracy, ale studia wliczyć na emeryturę. No śmiech na kółkach. No ale to jest taki głupi kraj, że pewnie to policzą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za tę opinię. Wzrost wynagrodzeń to ożywienie w konsumpcji, a to oznacza z kolei przyspieszenie wzrostu gospodarczego. To argument za podnoszeniem pensji? Panowie, jak byście to ocenili? No jednak lepiej dla przedsiębiorców, że coś później się sprzeda, bo ktoś ma na to pieniądze, bo zarobił. Ja bym chciał taką jeszcze jedną rzecz cofnąć się troszeczkę do wcześniejszych wypowiedzi poruszyć, bo my rozmawiamy o płacy minimalnej w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. I nie ukrywam, że plagą, to co pan tutaj poruszył, że tą kwestię, że pewne rzeczy są u nas postawione na głowie. Plagą są wciąż, według mnie, nierozwiązane do końca kwestie umów zleceń. Umów zlecenia i tak dalej. Bo ktoś mały, znaczy przedsiębiorca z sektora MŚP, który zatrudnia pracowników na umowę o pracę, który nie jest w stanie udźwignąć tych kosztów związanych czy to z pensją, nie wiem, średnią, ogólnokrajową, czy tą minimalną, to ma generalnie dwa wyjścia. Albo się zadłuża i zamyka działalność, a drugi przedsiębiorca postawiony obok, który zatrudnia pracowników na podstawie umów zleceń, po prostu zawiesza sobie działalność, tak? Nie ma tej pętli na szyi, jak to się mówi, związanej z tym, z tą umową, znaczy z wynagrodzeniem umowy o pracę, tak? Ja mówię teraz o tym. Wracając do pytania, które pan zadał, czyli że no wzrost minimalnej płacy zwiększa konsumpcję. No zwiększa konsumpcję, no ale tutaj no to kłaniają nam się kolejne kwestie, no czyli inflacja, tak? No w przeciągu ostatnich 3 lat z tego, co dobrze pamiętam, no to inflację mamy 3-letnią około 30%, tak?
No, czyli tak naprawdę no, nie wiem, w jakim kontekście nam się zwiększa ta konsumpcja, skoro mniej więcej ta wzrost tej minimalnej płacy jest równy w zasadzie inflacji, tak? 41-200-2020. Witamy na antenie Radia Kielce kolejnego słuchacza. Dzień dobry, słuchaczka. Proszę Państwa, nikt jeszcze nie powiedział o szarej strefie płacowej, tak zwanym płaceniu pod stolikiem. To, że wszyscy zarabiają najniższe wynagrodzenie, to jest tragiczne, ale również istnieje ta szara strefa płacowa. I to mi się nie podoba i chciałabym, żeby Państwo się do tego odnieśli. Dziękuję bardzo. 41-200-2020. Zbigniew Brzeziński, ekspert rynku pracy. Faktycznie ta szara strefa jest. Można popatrzeć na statystyki dotyczące bezrobocia i teraz jednak tej pracy nie brakuje, można by powiedzieć. Raczej brakuje pracowników, a szara strefa nadal funkcjonuje. Tak. To dobre wskaźniki? Dobre wskaźniki? No to szara strefa raczej by pokazywała, że wskaźniki byłyby złe. Mówię o bezrobociu. Tak, bezrobocie. Rozumiem. Natomiast mamy tą różnicę między bezrobociem rejestrowanym, czyli tą stopą liczoną, liczbą osób zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do liczby potencjalnie mogących pracować, i drugą BAEL, czyli bilans aktywności ekonomicznej ludności. Badanie statystyczne, które zaczyna się od pytania, czy pani, pan szuka pracy, będzie szukać pracy i tak dalej. No i tu mamy różnicę taką wynoszącą około 2%, więc jeśli mielibyśmy szukać tej szarej strefy, to gdzieś tutaj, w takim wymiarze. Jeżeli chodzi o rozliczenia w firmach, no kontrola jest coraz większa, ale też świadomość jest coraz większa. Biznes, działamy też jako urząd w sektorowej radzie do spraw kompetencji sektora komunikacji marketingowej i najwięcej mówienia jest o tym, że pracownik nie jest kosztem, wcale nie jest kosztem, on jest zyskiem. On jest zyskiem dla przedsiębiorcy, bo on ten zysk wypracowuje. No teraz, skoro nie mamy pracowników na rynku, szczególnie tych wykwalifikowanych, to podnoszenie pensji, nawet już nikt nie chce pracować, podejrzewam, za tę najniższą pensję, jeśli chodzi o tych fachowców. W sposób naturalny te wynagrodzenia rosną, tak czy inaczej. Tak, rosną w sposób naturalny, natomiast tutaj jesteśmy w rywalizacji z silniejszymi ośrodkami. Zresztą na dobrą sprawę można pomyśleć, patrząc na statystyki GUS-u, że wystarczy się przeprowadzić i robiąc to samo, zarobimy gdziekolwiek indziej więcej. Natomiast taki głos, który pozwolę sobie dodać, bo w Komisji Trójstronnej, która dyskutuje na ten temat, więc mamy co roku wysokie oczekiwania związków zawodowych, co roku minimalistyczne przedsiębiorców i jakieś wyważone stanowisko rządu pośrodku. I mimo wszystko do tego 15 czerwca się dogadujemy, bo jak nie, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to 3 miesiące później rząd sam będzie musiał ogłosić płacę minimalną, jeśli komisja się nie porozumie w tej sprawie. Znaczy Rada Dialogu Społecznego, tak dokładnie. To się chyba jeszcze nie zdarzyło w ostatnich latach. Nie zdarzyło się, więc to na pewno porozumienie będzie. Natomiast brakuje bardzo głosu samorządu, ponieważ była analiza pokazująca, że te wzrosty płacy minimalnej przede wszystkim dotyczą mniej majętnych powiatów, mniej majętnych gmin, gdzie na przykład 70-80% urzędników otrzymuje minimalne wynagrodzenie bez względu na to, ile oni lat są na rynku pracy, jaką ekspertyzą są w stanie wykazać, czy jakim wykształceniem. I to jest kłopot, ponieważ to jest też niepodnoszona w ogóle bariera psychologiczna. Jeżeli moja praca jest warta pensję minimalną, czyli tyle samo jak kogoś, kto zaczyna w mało prestiżowym zawodzie, to znaczy, że być może faktycznie jest tyle warte. No to znaczy, że trzeba się zająć czymś innym. 41-200-2020, ostatni telefon w naszej dyskusji, a właściwie już tego telefonu nie ma. Czy jesteśmy połączeni? Halo, halo? Nie jesteśmy. Pytanie jeszcze na koniec do pracodawców. Myśli pan, że będzie porozumienie ze związkami zawodowymi co do tej kwestii tego, ile podnieść minimalną pensję? Bo to, że ona wzrośnie, to chyba nie ulega wątpliwości. Wydaje mi się, że dążenie do kompromisu jest zawsze chyba właściwym kierunkiem i powinno takie coś nastąpić, tak? Aczkolwiek, tak jak mówię, powoli, małymi krokami, tak? A jeśli chodzi o pensję minimalną, 4300-4650, to jest ta rozbieżność?
4300. 4300, czyli zatrzymanie się na tym poziomie, który będzie tak, mieli w lipcu. Powinna ta pensja minimalna na ten moment być zamrożona. Jak pan, panie Zbigniewie? Ustawowo nie widzę takiej możliwości, natomiast jest propozycja takiego wskaźnika, który podnosi wynagrodzenie minimalne o około 100 zł i spodziewam się, że tak to się skończy, bodajże tam 126 na płacy minimalnej. To oczywiście od stycznia, bo wcześniej w lipcu ta druga podwyżka, której w przyszłym roku, to już na pewno, tu dyskusji nie ma, jej już na pewno nie będzie. Marek Grzywna, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Zbigniew Brzeziński, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, gośćmi punktów widzenia w studiu Radia Kielce. Dziękuję za dyskusję. Dziękujemy. Oraz Zenon Chaba, przewodniczący Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego Razem, gościem telefonicznym. Również panu dziękuję. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Robert Felczak, do usłyszenia.